Polska musi zadbać o to, by Polacy na Białorusi nie stali się ofiarami nowej politycznej linii prezydenta Łukaszenki, który próbuje odciąć swój kraj od Zachodu, podkreśla prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Aleksandr Łukaszenka próbuje umacniać swoją pozycję na Białorusi w oparciu o groźbę rosyjskiej interwencji, podkreśla prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Stąd oskarżenia w stronę Polski, które także mogą zaszkodzić Polakom mieszkającym za wschodnią granicą. Przede wszystkim dzisiaj musimy my zadbać o to, żeby Polacy tam na Białorusi nie stali się ofiarami tego nowego wewnętrznego konfliktu w tym kraju, a szczególnie właśnie tej nowego politycznej linii prezydenta Łukaszenki, czyli tej, w której on będzie odcinał Białoruś ponownie od Zachodu i oskarżał między innymi takie kraje jak Polska o próby zmian politycznych, bo przecież to jest nieprawda. Krzysztof Szczerski podkreśla, że Aleksandr Łukaszenka wcale nie był wielkim przyjacielem Polaków na Białorusi. Pod presją polskiego rządu szedł na ustępstwa. Nie podejmował jednak żadnych systematycznych działań mających poprawić sytuację Polaków. Pokazuje to sytuacja Związku Polaków na Białorusi, który od 15 lat pozostaje organizacją nielegalną. Polakom za wschodnią granicą mogą zaszkodzić nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków u nas w kraju, zwrócił uwagę minister Krzysztof Szczerski. Apeluję, i tylko to mogę zrobić, apeluję do wszystkich polskich polityków i publicystów, żeby w tych dniach bardzo ważne swoje słowa, jeśli wypowiadają je wyłącznie z własnej inspiracji, a nie zewnętrznej. Dlatego, że rzeczywiście dzisiaj każde słowo, które pada w Polsce w tej niezwykle gęstej atmosferze, jaką mamy za wschodnią granicą Polski, może być wykorzystany przeciwko Polsce, przeciwko także Polakom tam mieszkającym. Głośno za wschodnią granicą było o wpisie Tomasza Zomera, publicysty, redaktora naczelnego tygodnika Najwyższy Czas. Jego słowa o przejęciu Grodna odbiły się szerokim echem w mediach rosyjskich. Być może to do tych słów nawiązał Łukaszenka w swoich oskarżeniach pod adresem Polski.